Przykro mi, Wayne, ale mam dziś po południu casting, a potem prywatną lekcję szermierki. Niedługo się spotkamy. Jesteś w końcu moim fanem numer jeden. Tata nie pozwala mi na spotkania. Nigdy nikt mnie nie odwiedza. Naprawdę? Nawet najbliżsi przyjaciele? Mm-mm. To smutne. Obiecuję, kiedyś tam przyjdę i przekonam twojego tatę. I świetnie się zabawimy, na serio! Mój tata tak łatwo nie zmienia zdania, ale miło mi to słyszeć. Okej, muszę dokończyć lekcję przed sesją. Do zobaczenia! Pa, Adrien! Czemu nie skorzystasz z wyjazdu twojego ojca? Spotkaj się z przyjaciółmi i ciut się rozerwi! Tata ma wobec mnie duże wymagania. Nie mogę nic robić za jego plecami. Zresztą nawet gdybym chciał się rozerwać, mój ochraniarz ciągle mnie pilnuje i sprawdza, czy chodzę jak w zegarku. Dobrze, że przynajmniej masz mnie! Niekończący się to pasera! To wystarczy do szczęścia. Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak. Jestem w drodze na lotnisko. Oficjalnie spędzi pan cały weekend w Tokio. Nikt nie podejrzewa, że został pan w domu. Świetnie. Emily, tak bardzo tęsknimy. Ale wkrótce do nas powrócisz. Dzięki moim akumom. To tylko kwestia czasu, kiedy przejmę kontrolę nad ich mirakulami. Połączę je i zyskam absolutną władzę w kreowaniu świata. I wreszcie naprawię nasz dawny błąd. Już pora. Nuru, zaczynamy działać. Dobra, naszym celem jest przeniknięcie do twierdzy nie do zdobycia, czyli inaczej chaty Adriena. Nasza główna przeszkoda, ojciec Adriena, pojechał do Tokio na tydzień mody razem z przeszkodą numer 2. Co do przeszkody numer 3, mamy tajną broń, by ją zneutralizować. Operację Adrien rozpoczynamy teraz! Teraz? Tak, teraz! Jak inaczej? Teraz obiecałem Milen, że pomogę jej posadzić kilka drzew nad rzeką. Zaraz, to miało być dzisiaj? A prawdopodobieństwo, że dziewczyny będą strasznie zawiedzione, jeśli się nie pojawimy, wynosi 100%. Dlatego przygotowałem dla każdego z was doskonałą wymówkę. Ty kim masz dzisiaj trening pływacki? Super, mam na sobie kąpielówki. Stary, wcale nie masz treningu pływackiego, to tylko wymówka. Ale czy to nie kłamstwo? Sorry, ale Max ma rację. Dziewczyny nie mogą się dowiedzieć. To co, zaczynamy misję? Dla Adriena? Chłopaki! Hej, a chłopcy nie mieli nam pomagać? Nino w ostatniej chwili został zatrudniony jako DJ na imprezie u babci. Iwana rozbolał ząb i musiał iść do dentysty. Nathaniel ma problem z komputerem i stracił komiks, nad którym pracował z Markiem. Max i Markow odzyskują im dane. Kim ma dziś obowiązkowy trening pływacki? Nie mam pojęcia, dlaczego napisał o tym akurat do mnie. Ale skoro mowa o wymówkach, ja zapomniałam, że miałam pomóc mojemu dziadkowi upiec tort na urodziny jednej z jego myszek. Bardzo mi przykro. Na razie, dziewczyny. Czy ja coś przegapiłam, czy dziś jest dzień beznadziejnych wymówek? Dzień dobry. Przyszliśmy do Adriena. Mamy do zrobienia szkolny projekt. Podobno jest pan kolekcjonerem figurek superbohaterów. Czy to prawda, że brakuje panu jeszcze tylko kilku? Między innymi tej rzadkiej Majesty z edycji milenijnej? Proszę bardzo. I jeszcze dwóch kolegów ma przyjść potem, żeby pomóc w projekcie. Mroczna Sowa Retro, edycja z okazji 65. urodzin. Gdyby Marinette, Juleka, Rose, Alia, Alix lub Milen zapukały do drzwi, proszę ich nie wpuszczać, okej? Nie tak łatwo go przekupić. Chłopaki, co wy tu robicie? Przyszliśmy zrobić ten szkolny projekt. Projekt? Ale jaki? No wiesz, tamten projekt. O, tamten projekt. Projekt Niespodzianka! Nigdy nie możesz zapraszać gości do siebie, prawda? A my nie mamy takich ograniczeń. Postanowiliśmy wyrównać tę niesprawiedliwość. Bardzo miło z waszej strony. Tata nigdy by się na to nie zgodził. Więc najlepiej, jeśli... Czekajcie! Jeśli to nie potrwa długo i on nigdy się o tym nie dowie, to... Męskie spotkanie! Basen z drwącą rzeką! Na szczęście mam kąpielówki!
Stary, całe życie o czymś takim marzyłem. Jest jakaś gra, której nie masz? Ty masz tutaj total wypas. Jeszcze nie wszystko widziałeś. Ekstra! Marinette, to nie jest droga do dziadka. Wiem, powiedziałam tak, żeby przeprowadzić dochodzenie. Okłamałaś przyjaciółki? Nie chciałam zasmucać Milen. Ona wymyśliła to dzisiejsze sadzenie drzew, ale coś podejrzanego się tu dzieje. Wszyscy chłopcy zniknęli z powodu lipnych wymówek, a wierz mi, ja znam się na lipnych wymówkach. Stałam się w tym temacie ekspertem, odkąd zostałam sama wiesz kim. Już wiem! Zadzwonię do Iwana. On to nie potrafi kłamać. Jeśli mają jakiś swój sekret, na pewno mi wygada. Pierogba do Gazmana, ten podaje do Klikianan Gabek. Tak! Dzwoni Marinette. Nie odbieraj! Ty wcale nie umiesz kłamać. Jak się dowiesz, że tu jesteśmy, to żegnaj nasze męskie spotkanie. To Marinette. Czyli to prawda, są wszyscy razem i chyba mam pomysł, gdzie mogą być. Tata Adriana wyjechał do Tokio na tydzień mody. Gdy kota nie ma w domu, to myszy harcują. Dlaczego nie możemy z nią porozmawiać? Dlatego, że nie chcesz chyba przerywać sobie naszej przyjacielskiej imprezy. Ale Marinette to też przyjaciółka. Tak, ale nie. Teraz jest ze swoimi kumpelami. I my tam nie idziemy przerywać im zabawy, bo inaczej nie bylibyśmy dobrymi kumplami. Łapiesz? Twoja teoria jest trochę skomplikowana. Okej, muzyka! Ho! Te wszystkie super stare płyty są twoje? Należały do mojej mamy. Chwila, moment. Czy to jest pełna głośność? Hej, Max i Marko, umiecie to odrobinę podkręcić? Jasne, że tak. Musisz się tylko podpiąć do głównej tablicy elektrycznej. Wiedziałam. Czy to jest na pewno dobry pomysł? Wszyscy znajomi Adriana są u niego. Dlaczego ja nie mogę? Udam, że akurat przechodziłam i... I kolejne kłamstwo? Tylko niepełna prawda. Hejka! Wow, twój dom ma niesamowite zasilanie, stary. Prawie jak elektrownia atomowa. Mój tata zawsze ma wszystko najlepsze. Super! Dajcie po karach, moi drodzy! Wysiadł nam prąd? Emily. Na pewno nie za głośno! Żartujesz! Tak powinna wyglądać męska impreza! No nareszcie. Mam szansę! Przepraszam, a co to za hałasy? Bardzo przepraszamy, właśnie robimy... Projekt szkolny. Pracujemy nad szkolnym projektem. Na jaki temat? Uszkodzeń słuchu? Nie, na temat piłkarzyków. Na serio? Robicie wszystko nie tak. Pokażę wam, jak to się robi. Petard do kompana. Gol! W sprawie castingu. Jaka bella fiesta. Idealna sceneria na sesję zdjęciową. Powiedz młodemu mistrzowi, że jego instruktor już czeka na niego. Mogę się tu schronić na trochę, póki nie minie szał makijażowy mojej córce. Bonjour! Czy była zamawiana dostawa lodów? Przepraszam, zaginął mi gołąb i chyba widziałem, jak wlatuje na wasz teren. Tatuśku, jeszcze z tobą nie skończyłam! Tato! Panienka Bourgeois przysłała mnie tu po swojego tatuśka. Czy przypadkiem go tutaj nie ma? Żono, fajnie, że masz dmuchawę do liści. Kto lubi magię? Jest super!
Jest super! Czy wasze spotkania zawsze są takie? Nie, ale powinny być. Witajcie, to ja, Marino, sąsiad. Słyszałem, że macie bal tylko dla chłopcyków, więc przyszedłem, bo jestem chłopcyk. I bardzo ciężko mi chodzić z tymi wszystkimi mięśniami. Aha! To znaczy... No wiesz, tak normalnie. Tak jest. Mistrz? Kto? Ja? Nie, wcale nie. Jestem DJ Wong. Wiki wiki wa. Mistrzu, to ja, Marinette. Marinette? Co ty tutaj robisz? Nie powinieneś być bardziej ostrożny? No wiesz, pilnować wszystkich Mirakulów, żeby władca cię ich nie znalazł? Bez obaw, Marinette. Mirakulów nikt nie ruszy. Ale mówię. Station Nation. Wspomnienie mojej młodości. Możemy zatańczyć taniec obozowy. Nie, nie możemy. Czemu nie, panie kapitanie? Czy to nie jest bezpieczne? Spójrzcie. Mamy lokaja, lodziarza, policjanta, woźnego. Ja mogę być strażakiem, ale brakuje nam... wąsatego motocyklisty. Panowie, chyba jednak zatańczycie swój taniec. Wąsaty motocyklista! Proszę uważać! Dziękuję, chłopcze. To było zachowanie godne podziwu. Pomaganie innym powinno być czymś naturalnym, tak jak pływanie dla ryb. Nuru, daj mi mroczne skrzydła. Potrzebuję kogoś z zewnątrz, by przywrócił zasilanie. Nie czuję żadnych negatywnych emocji. Jedynie... radość! Co się dzieje w moim domu? Tu poczta głosowa Adriana. Zostaw wiadomość. Nie tylko zaprosiłeś do siebie przyjaciół, ale okazało się, że możesz urządzić wielką imprezę. Dlaczego mnie okłamałeś, Adrian? Wyczuwam negatywne emocje. Nareszcie nieoczekiwana potężna fala niezadowolenia. Leć do niego, moja mała Akumo, i zawładnij nim. Imprezowiczu, jestem władca cię. Nie zostałeś zaproszony, tak? Więc ja daję ci moc zepsucia tej imprezy i zakończenia jej na dobre. Możemy zaczynać zabawę, władco ciem. Wy wszyscy, którzy najechaliście mój dom, za karę spotkacie się z najstraszniejszym na świecie super złoczyńcą! Twój język ciała jest dla mnie całkiem czytelny. Widzę wszystkie twoje kroki taneczne z wyprzedzeniem. Marinette? Nie, to ja, Marino! Co, Adrian? Nie masz czasu dla swojego fana? Zapewniam cię, że już więcej nie zapomnisz zaprosić mnie na imprezę. Uciekaj, Adrian! Adrian, gdzie jesteś? Marinette, ukryj się szybko! Ruchy! Black, czas na imprezę! Kiki, krapuj! Doskonale. Nasi niespodziewani goście za chwilę powinni się tu zjawić. Hej, imprezowiczu, znasz zasady. Gdy pojawiają się bohaterowie, to koniec imprezy. Ha, naiwniacy. Wystarczy, że was dotknę, a Mirakula będą moje. Ja!
Skąd on wie, co zamierzam zrobić? Ma taką moc. Umie przewidzieć nasze ruchy. Czyli musimy jakoś go zaskoczyć. Szczęśliwy trap! Kaseta magnetofonowa? Uwaga! Nie! Nie ruszaj na niego sam, bo nie uda ci się w pojedynkę. Oddaj mi moją kropeczkę! Naiwniak, nie złapiesz mnie! Umiem przewidzieć każdy twój krok! Disco! Potrzebujesz wsparcia? Pegas? Serpention? Pancernik? Pora rozkręcić imprezę na maksa! Strzeż się Serpentiona i jego mocy cofania czasu! Druga szansa! Spokojnie, czarny kocie, osłaniamy cię! Załóż! Druga szansa! Spokojnie, czarny kocie, osłaniamy cię! Załóż! Serpention! Cała nadzieja na ratunek w ostatnim Miraculum, choć ono jest dość wyjątkowe. O, latający pluszek małpka! Nie jestem pluszakiem, nazywam się Ksupu de Gapo! Ja nie nazywam się Gapa, tylko Kim. Mam spore wątpliwości, czy to był mądry ruch. Musisz powiedzieć, czas na figle! Ksupu, czas na figle! Świetna robota, imprezowiczu! Teraz wystarczy, że wyśmę w formie Miracula! Zatańczmy! Hej, chwila, moment! Król Małp też wpadł na naszą imprezkę! Małpi gaj! Smacznego! Żartujesz sobie? Co się tu dzieje? Sorry, uwielbiam zakłócać moce innych. No nie! No nie! Pancerniku, osłaniaj nas! Osłona! Pegasie, teleportuj się tu i znajdź jakiś magnetofon. Przepraszam, obiecuję oddać, jak uratujemy Paryż. Pokonamy go, jeśli nie będzie w stanie przewidzieć naszych kroków. Więc szalejemy! Co wy wyprawiacie? To nonsens! Czarny kocie! Kataklizm! Pora wypędzić złe moce! Mam cię! Papa, miły motylku! Niezwykła biedronka! Zajęcione! Szorujcie porządnie! Muszą zniknąć wszystkie ślady naszej męskiej imprezy przed powrotem pana Agresta! Przepraszam cię, na serio nie wiedziałem, że moi przyjaciele zrobią mi niespodziankę. Ważne, że dobrze się bawiłeś, ze mną czy beze mnie. A teraz sprzątam dom mojego idola! To najlepszy dzień mojego życia!
Pewnie inaczej by to wyszło, gdybym nie kłamał. Ja też dzisiaj nie byłam całkiem szczera, ale... Zrobiłam to dla Adriana! Jak się pośpieszymy, zdążymy posadzić drzewa z dziewczynami! Świetny pomysł! Biedronko, czarny kocie, wasze szczęście się skończy. Kiedyś w końcu zatańczycie tak, jak ja zagram. Taniec zagłady.